Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w... Mała rada, podjąłeś właściwą decyzję. Gothic 3. I nagrywamy dalej, tak, nagrywamy, fuck yeah, sobota, weekend. Wszyscy się cieszą, cieszy się wojowniku, prawda, że się cieszysz, tak, widzę po twoim... O, tu jest, tutaj był ten puchar. Skończy się. Moment. Nie skapniecie się. Ale magia świąt. Dobra, 6 FPS-ów, coś się dzieje, dobra. Tak, więc co myśmy to mieli zrobić w momencie, jak tu się włączało jak w... Jestem przyzwyczajony do Skyrima, więc nie pamiętam, jak tutaj się włączało ekwipunek. Znaczy, lista zadań. Puchary duszy, okej, okay. Strażnicy Kafu, Gonzalesa, Ork Narok. Okej, rozumiem. W takim razie bierzemy sobie Ork Naroka. Czym to się sprintowało? Aha, shiftem. Nie, naprawdę, za dużo Skyrima. Kim jesteś? Nazywam się Ork Narok. Prawdę mówiąc, to nazywam się Ole. Tak, to moje imię bojowe. Pochodzi z czasów, kiedy byłem gladiatorem. Jedziesz ze mną. Pójdziesz ze mną. Niczego innego bym sobie nie życzył. Muszę coś zrobić, cokolwiek, zanim tu zwariuję. Dobra. Za mną. No to do roboty! No to do roboty! No kurde, czemu ja próbuję biegać altem? Znaczy, no w sumie wiem, czemu próbuję biegać altem, ale to nie jest Skyrim, ogarnij się! Idziesz? Go, go, Power Rangers. Dobra. A więc tak, idziemy gościa oddać na wykopaliska, czy no, do tej świątyni. Potem idziemy jeszcze po jakąś tancerkę, niewolniczkę? Niewolnicę. No, nie wiem. Niewolnicę niech będzie. Dla tego kupca. I tych strażników od Kafu, więc teraz czeka nas trochę roboty poza miastem. O, zębacze. Dużo zębaczy. Dobra, gościu, istnieje taki myk, że... ty mi może jednak pomożesz z tymi... najpierw z tymi strażnikami od Kafu. Oni są gdzieś w tamtych ruinach, co są przed nami. Więc okej. Oczywiście, ale dobrze pamiętam, bo moja pamięć dotycząca Warantu jest dosyć... kiepska. O, szakalki. Jak? Okej. O Jezus, 8 FPS-ów. Dobra, jest. Gdzieś tutaj był ten potwór, czy jak on tam się zwał? To jest potwór się zwał? O, co się stało? Gothic ma dzisiaj chyba zły dzień. Jaszczury! Ognistego! Ognisty! O! No i choroba, no. Fuck. O jedno parszywo bestie mniej. A może jakiś... Co mnie leczy z choroby? Jakiś skill, jakiś zwój. O, mam. Ciekawe, jak to wygląda tutaj. A, to takie coś. Okej. Okay. Nie. Ty patrz go. Jak se chodzi, cwaniaczek. Myślę, że go nie zauważę. Dobra, i gdzieś tutaj są ci strażnicy. Gdzieś w tych ruinach, ale... gdzie to już nie pamiętam. O nie. Ja nie chcę tego skorpiona, nie. A to są te już... wykopaliska świąte. Nie wiem, jak to nawet... W ogóle... Więc dobra, oni będą gdzieś w głębi, tutaj jest świątynia, więc
ci strażnicy od Kafa powinni być gdzieś tutaj, ale ja oczywiście pewnie coś pomyliłem. Bezir? Dokąd zmierzasz, obcy? Szukam kilku artefaktów. Niezwykłe, ja również. Może pohandlujmy? Pohandlujmy. Doskonale. Przy okazji, jestem Mezir. Nazywają mnie poszukiwaczem skarbów. Podobno jestem szaleńcem i gadułą. Nikt jednak nie zwraca uwagi na moje bogactwo. Poza Zubenem. O tak, stary Zubek, ale znowu mnie poniosło. Pokaż mi, co udało ci się znaleźć. A co ty tutaj masz? Kostur maga, to nie. To są to twoje wielkie bogactwa. Dobra, może sobie trochę pogadamy. Znasz Zubena? Znasz Zubena? Owszem, z dawnych czasów. Miał wspaniały sen. Sprawa, że to było 70 lat temu. To taki powiedział, że Zupen ma ile? Opowiedz mi o swoim bogactwie. Widzę wiele rzeczy. Wszystko, co do tej pory zobaczyłem, faktycznie się spełniło, mój syn. Z północy nadejdzie mężczyzna, który obłoży pustynię straszliwą klątwą. Otworzy wrota świątyni Mora Sul. A po piaskach pustyni kroczyć będą umarli. Zemszczą się na żyjących za zakłócanie im wieczornego spoczynku. Wieczornego? Czy on powiedział wieczornego czy wiecznego, bo nie... Jak wieczornego to niezły fail, no ale dobra. No kto może otworzyć tę świątynię? Pomyślmy. Tajemniczy człowiek z północy. Kto otworzy świątynię? Mężczyzna z północy. Mający za sobą wiele wojen. Słynie z wielkich czynów i to on zadecyduje o triumfie dobra lub zła. Początkowo sądziłem, że mężczyzną tym będzie wojownik Kirk z Mora Sul. Teraz jednak nie jestem już pewny. Rozumiem. Cóż, też bym... Kirka trochę tak... Też nie byłbym do niego całkowicie pewien, bo nie żyje, no ale... Jedziesz ty ork na roku, czy co ty robisz? Szukamy Kafu, a ty się bawisz. Oni byli gdzieś tak... Kurde no. Za dużo te ruiny. Fucking bullshit. Czym ci się skakało? Z facją? Altem. Skyrim, za dużo... Dobra. Cześć. Łata, chodź tu, chodź tu. Dobrze. Ty, ja cię chyba oddam, wiesz, bo... Jesteś bezużyteczny w sumie. Bawisz się w tych ruinach, nic z ciebie pożytku. O, kto tu jest? Czyżby może? Czyżby? A nie, to zębasz. A, mi zrobiłeś nadzieję, że ty jesteś strażnikiem. O. Zabijesz go? Tobie już podziękujemy, pasku. To dużo zębaczy. Ja nie chcę zębaczy. Znaczy, no w sumie nie pogardzę, no ale... Ozio, mówiłem, że to jest potwór gdzieś. O. Co za olbrzym! Ty weź tutaj, nie się nie podniecaj! Fucking! No trawże! Go, no bezy! Jesteś debilem! Fuck! Chciałbyś co? Tygnaj, ty, powiedz jest fajnie, jak chciał tu skoczyć, ale nie wiesz. Czy potwór coś ma, bo ja nie pamiętam. Zęby. Potwór ma zęby. Czy
Ci strażnicy mogą się w końcu pojawić, bo tu mnie zaczyna powoli denerwować. Safe. Ale fajnie. Jaki tu zaraz będą mieli? Yep. Słabo może? Dum. I jeszcze trzeci gdzieś tu ma kolejne 200 zł. I wykonaliśmy questa! 2 w 1, bo jeszcze złoto odzyskaliśmy. Dobra, panie Orknaraku, to teraz oddajemy cię orkom? Orkowie cię chcieli? Gdzie ty zaś jesteś? Teraz znajdźmy drogę do świątyni! Wszyscy kochają ruiny. I NPC-tów z Gothica 3, którzy się zawieszają na byle ściany. To załatwi sprawę. No niewątpliwie. Dobra, już spokój, już. Dobra, już koniec walki, no. Dobra, gdzie jest świątynia? Moment, mapa. Na mapie chyba jest zaznaczona. Gdzieś w tamtą stronę. Okej, tam. I teraz komu mam cię oddać, co? Coś mi świta w głowie, ale... Chyba jakiemuś asasynowi, co tam siedzi. W jakichś tam ruinach. Znaczy, no w ruinach, tu w sumie wszędzie są ruiny. Okej. I teraz to gdzieś było tutaj, tylko... Gdzie ten asasyn siedział? On siedział gdzieś właśnie w takim miejscu, coś takiego. Tyle, że gdzie to dokładnie jest, to już nie wiem. Gdzieś naokoło tej świątyni. Na pewno. Nie mogę się po prostu nie oglądać za nim, to jest zbyt niebezpieczne. O, jak ktoś na nic mnie zablokuje, to będę pod wrażeniem. O. Na czymś tam się zablokował, ale dosyć szybko się wydostał. O, tutaj chyba miałem oddać. Jakim prawem tu wchodzisz? Chodź tu, Arknoroku. Co to jest? Co to robi w świątyni? Tak nie wolno! Masil mówi, że wszystko załatwił z tobą i Orknarokiem. Cień Beliara całkiem cię opuścił? Nic nie załatwił. Zabierz go do Kalesz. Jaki masz problem z Orknarokiem? Stary Mezir mnie ostrzegał. Powiedział, co się stanie, kiedy nadejdzie tu człowiek z północy. Sprowadzi na nas zagładę. No tak, tylko to nie chodzi mu o niego. To nie jest ten szybek z północy. No cóż. Kalesz to jest chyba dowódca orków tutaj. Tak więc teraz dla odmiany musimy poszukać dowódcy orków, bo w sumie dawno niczego nie szukaliśmy. Ale za to wiem na pewno, że Kalesz ma klucz do świątyni, bo mi się pomyliło z Olszetim, więc na pewno on ma. Minutnik nam tutaj trochę... No trochę, no minutnik nam po prostu mówi, że skończy się czas. Ale jeszcze spróbuję... Kurde. Znaleźć tego Kalesza. W sumie nie będę aż tak bardzo trzymał się tego czasu.
Gdzieś tutaj może. Nie, on chyba tutaj siedzi pod jakimś wejściem. Bo to jest w misteru. Mulakana, więc tak musimy. Gdzie ten gnój siedzi? No ja nie mogę. Tutaj może? Tutaj jest wejście, więc powinien stać tutaj. Przynajmniej z tego co pamiętam, ale go tutaj chyba nie ma. Panie wojowniku, widziałeś pan może tego kalerza, czy jak mu tam było? A nie, stoi tam. Tylko mi się po prostu nie wczytało. Okej. Okay. Teraz musimy wymyślić, jak tam zejść, żeby przy okazji jeszcze ork na rok zszedł za nami, bo... Moim stylem to po prostu tam zaskoczył, no ale... Pan ork na rok niestety poszedł naokoło i mógłby się trochę... znowu... zgubić. Okej, okay, sorry za taki drobny przeskok, ale zostało mi teraz naprawdę mało czasu, więc nie usłyszeliście do końca tej rozmowy. On po prostu marudził, że nie potrafi odnaleźć reszty kluczy, ma tylko jeden i nie umie odnaleźć tej reszty, żeby otworzyć tę świątynię. I jaki to on jest nieszczęśliwy i w ogóle. Także niestety dalszą część rozmowy będę musiał przeprowadzić w następnym odcinku. Myślałem, że teraz mi się to uda, no ale niestety... Z pewnych okoliczności muszę zakończyć teraz. Także żegnam się z wami, trzymajcie się, na razie.